Hej, ja jestem Doli z Morele TV i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Doli Gaming News. Zaczynajmy! Darmowe gry od Microsoftu w ramach Games of Gold. W ciągu kwietnia aż 6 tytułów będzie dostępnych dla subskrybentów usługi Microsoftu. Z okazji pobranych ponad 100 milionów gier Microsoft postanowił wynagrodzić graczy poprzez podwojenie swojej oferty na kwiecień. Na Xbox One dostępne są przez cały miesiąc Pool Nation FX oraz Child of Light. Na Xboxa 360 przewidziane są dwie tury, Gears of War Judgment i Terraria, które były dostępne do 15 kwietnia oraz Assassin's Creed 4 Black Flag i Army of Two: The Devil's Cartel od 15 do 30 kwietnia. Nowy tryb przygodowy w Hearthstone jest już dostępny. Blackrock Mountain właśnie wyszedł na PC i tablety. Pierwsze skrzydło zostało odblokowane 2 kwietnia. Z każdym kolejnym tygodniem nowe skrzydła będą możliwe do kupienia dla graczy w cenie 7 dolarów lub za 700 golda. Wśród 31 nowych kart jest aż 5 legendarnych. Zamknięta beta StarCraft 2 Legacy of the Void. W tamtym tygodniu ruszyły beta testy i możecie brać w nich udział, nawet o tym nie wiedząc. Na tym etapie Blizzard nie rozdaje kluczy, tylko przydziela niektórym kontom Battle.net dostęp bez powiadomienia. Jak sprawdzić, czy należycie do grona beta szczęśliwców? To proste. Wystarczy w desktopowej aplikacji Battle.netu wejść w wybór regionu i sprawdzić, czy nie ma tam opcji In Development. EA zamyka Battlefield Heroes, FIFA World i więcej swoich gier free-to-play. Wydawca przestaje wspierać swoje gry free-to-play, jednak Star Wars The Old Republic nadal będzie dostępny dla graczy. Zarząd EA tłumaczy swoją decyzję spadkiem popularności. Tryb offline 14 lipca wejdą tytuły Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free, FIFA World oraz Need for Speed World. Dodatkowo EA na swoim oficjalnym blogu poinformowało, że gracze nie dostaną zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną walutę w grach. Pierwszy trailer Deus Ex Mankind Divided. Square Enix pracuje nad kolejną odsłoną Deus Ex, która jest kontynuacją opowieści Adama Jensena. Akcja Mankind Divided rozgrywa się 2 lata po wydarzeniach z Human Revolution. Na razie o samej grze nie wiemy zbyt wiele. Działać będzie na Dawn Engine, który jest silnikiem stworzonym przez Eidos. Będzie wspierać DirectX 12 oraz ThreatFX od AMD. Data premiery nie jest jeszcze znana. Opublikowano zwiastun i gameplay Star Wars Battlefront. Nowa gra od DICE ma do zaoferowania swoim graczom walki aż dla 40 graczy online, czy lokalne misje z użyciem split screena. Wśród postaci do wyboru możemy zagrać m.in. jako Darth Vader czy Boba Fett. Tradycyjny tryb single player prawdopodobnie nie będzie dostępny według informacji na IGN. Premiera w Europie na PC i konsole nowej generacji będzie miała miejsce już 19 listopada. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek Doli Gaming News. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrybowaniu Morele TV na YouTubie, by być ciągle na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Opublikowano zwiastun i gameplay Star Wars Battlefront. I nie wiem, co jest dalej.